były tam okazje, gdzie w pierwszej połowie to totalnie inaczej wyglądać, jakby Śląsk strzelił. Te sytuacje zmieniały, ale nawet my też mieliśmy tam w Koroni tak sytuację, gdzie nie strzeliśmy go, ale w końcu możemy być zadowoleni z tego spotkania, gdzie wygraliśmy 3-0 i mam nadzieję, że pójdziemy za ciosem. Już piłkę graliście na początku sezonu, ale ten poziom agresji to był tylko w derbach. Agresji, determinacji i na koncentracji przypomnę 90 minut. Tylko w derbach, no i teraz trzeba. Znaleźliście receptę na to. Myślę, że w pierwszej połowie tutaj z Śląskiem, jak mieliśmy zawodnika więcej, tę przewagę, że nie byliśmy do końca tam tak agresywni, bo bramkarz wprowadził piłkę do końca, oni mogli spokojnie tam grać, nie podchodziliśmy wysoko do nich, także myślę, że drugie połowie to od razu zmieniliśmy i jest był efekt na początku od razu, bo strzeliśmy pierwszego gola, nie wiem, druga, trzecia minuta po początku drugiej połowy, także myślę, że naprawdę ten wysoki pressing to drugie połowie zrobiliśmy bardzo dobrze, także na pewno pod nas na tą grą, tym pressingiem i nie ucałości ten pressing i ta założenia z meczu z Lisą nie zrobiliśmy dzisiaj, ale na pewno możemy być zadowoleni z tego. Wiesz, co mówiliście Sejdiemu przed chwilą, bo on był załamany tymi dwoma sytuacjami, tymczasem od razu przyszedł i wyglądał no, tak jakby miał czystą głowę. No na pewno może być załamanie, ale jest profesjonalista jak każdy inny i musi sobie podnosić z tego, bo jak gra w piłkę, to musi wiedzieć, że będzie następna sytuacja, gdzie będzie strzelił. I on się tak zachował dzisiaj i następny pojedynek, co miał, to wykorzystał. I dzięki całej drużynie Slajdy dzisiaj został bohaterem tego spotkania, wyszedł dwa gole. Także cieszę tego na pewno Slajdego i nas wszystkich.